Wzięliśmy udział w projekcie Ani. Po pierwsze dlatego, że Maciek właściwie od samego początku tak, związany był z działaniami Ani. Ja wspieram rzeczywiście tę inicjatywę Sex Ed mocno. W ogóle wszystko, co się wiąże z edukacją, jest dla nas ważne, a seks w sumie też nie jest nam obojętny, więc połączenie seksu i edukacji wydało nam się naturalną inicjatywą do tego, żeby wziąć w niej udział. No i w związku z tym, że rzeczywiście odczuwamy pewne niedostatki w edukacji seksualnej dzieci i rodziców również w naszym kraju, to nie mogliśmy odmówić. Tak jak o wszystkim, wprost, bezpośrednio, z czułością i uważnością chyba. Tak, i bez chyba jakiejś napinki, to znaczy im bardziej ten seks będzie odczarowany, to w takich rozmowach z rodzicami chyba będzie lepiej, bo oczywiście, że seks jest czymś wyjątkowym w tym sensie, że trudno go w ogóle przyrównać do jakiejkolwiek innej strefy, sfery życia. I pewnie rodzice muszą też o tym mówić, ale im bardziej nie tylko o seksualności, ale o cielesności będziemy mieć jakiś neutralny język i on będzie zwykłą sprawą, że to jest siusiak, którego trzeba, nie wiem, umyć na ten sposób, a na to trzeba uważać, a nikt nie powinien go móc dotykać oprócz siebie i tak dalej. Im normalniej takie rozmowy będą wyglądały, tym mniej wstydu u dziecka i być może większa jego otwartość. No i mniej ryzykownych sytuacji w przyszłości, bo wydaje mi się, że jak my nie będziemy rozmawiać z dziećmi, dzieci będą się wstydzić tego tematu, to potem w sytuacji zagrożenia nie będą umiały odpowiednio zareagować, czy nawet powiedzieć, że coś się wydarzyło, bo będą się w ogóle wstydziły o tym mówić. Ja jestem z pokolenia, w których z rodzicami, a już na pewno z ojcami się prawie nie rozmawiało na takie tematy i w ogóle o rzeczach związanych z psychologią, uczuciami, takim rozwojem duchowym, to ewentualnie z mamami, a ojcowie byli zupełnie od innych zadań w tamtych czasach, mam wrażenie. Także nas wychowywaliśmy się sami z kolegami w tych tematach wzajemnie jakoś. Nasi rodzice w ogóle nie wiedzieli, jak się za to zabrać, przynajmniej większość z nich. No i u Kasi chyba to troszkę inaczej wyglądało, ale też Kasia jest z mamą. Nie jestem młodszy. No właśnie, troszkę inne pokolenie, jednak 10 lat robi sporą różnicę. Ale myślę, że warto, żebyśmy się uczyli właśnie tego języka i tego, czego z domu nie wynieśliśmy.